Dzień dobry Państwu, Marek Łakowski. Dzisiaj gościem w sieci jest pan Łukasz Kot, wiceprzewodniczący Rady Miasta Częstochowy. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. A rozmawiamy o tym, że być może niedługo promenada się zmieni, podpisanie umowy na zmianę przebudowy w ogóle promenady. Ale sięgamy do historii. Promenada powstała 45 lat temu. No może 47 już teraz. 47 nawet, tak. Część tej promenady chyba albo dołożyli swój wkład sami mieszkańcy. No i za nazwą Czesława Niemena, czy mnie jeszcze pamiętasz? Pan pamięta tą budowę? Jako dziecko chyba nie, pan jest młodszy od promenady. Jestem młodszy niż promenada Niemena, ale z tego co pamiętam, to mój tata brał udział w tych pracach społecznych, bo wtedy powstawała dzielnica Północ. Więc wydaje mi się, że brał udział w jakichś nasadzeniach czy pracach budowlanych. Ale jako dziecko potem pan pamięta tą promenadę? Chodził gdzieś pan tam na spacer? Tak, ja mieszkałem w pobliżu promenady, powiedzmy obecnie Stogajca jako 4. W związku z czym wiele historii się działo na promenadzie Niemena, bo raz, że były powiedzmy wyścigi rowerowe na terenie obecnego placu zabaw właśnie przy Gajcego 4. Pamiętam też moje najgorsze upadki z deskorolki, jak zjeżdżaliśmy po tych pochylniach w kierunku działek. Pamiętam ogniska za też w pobliżu działek. I dzisiaj jakby pan spojrzał na promenadę, ona się bardzo zmieniła od tego czasu, gdy pan tam spacerował, czy niewiele się zmieniła? Niewiele się zmieniła. Myślę, że poza tym, że doszło kilka obiektów gastronomicznych to i dużo placów zabaw, których nie było wcześniej, ale więc niewiele się zmieniło. Czyli nawet dobrze, że będą jakieś zmiany. Dwa lata temu wiem, że władze miasta przedstawiły dwa warianty przebudowy promenady. Minęło równo dwa lata i nic się nie działo. Działo się coś przez te dwa lata? No cóż, no, ostatnie 18 miesięcy czy 24 było dosyć specyficzne w historii świata, więc one też się odcisnęły na Częstochowie i na jej planach. Musieliśmy zobaczyć, jak się będzie pandemia rozwijać, jak po pandemii będą wyglądać nasze możliwości. No cóż, no teraz dojrzeliśmy do tego, że spróbujemy wykonać projekt budowlany po przebudowie promenady Niemena, czyli to taki kolejny krok milowy. Też ma to związek z tym, że być może będą kiedyś fundusze unijne na jej wykonanie. Być może ruszy plan obudowy, nowy ład tak zwany. Więc jakby chcemy mieć przygotowane projekty, które będziemy mogli wykorzystać, ubiegając się o środki zewnętrzne. A nie boi się pan, że ten nowy ład nie dojdzie do skutku, no bo Unia nie da nam tych pieniędzy i już jest taka groźba ponad 50 chyba miliardów złotych? No pamiętam te billboardy, tam była mowa, że chyba będzie 770 miliardów dla Polski, tak. Więc no, wydaje mi się, że przy obecnym stanie rzeczywiście jest trudno o to zabiegać, natomiast no, samo projektowanie nam troszkę zajmie, też chcemy to dosyć szeroko konsultować z mieszkańcami. A to jeszcze nie konsultowaliście? Ja myślałem, że te dwa lata to były już konsultacje jakieś. Efektem tych ubiegłorocznych, sprzed dwóch lat konsultacji była koncepcja numer 3. Czyli właściwie wiemy, na co mieszkańcy zwrócili uwagę w naszych pomysłach. No ale teraz przygotujemy projekt budowlany, więc oczywiście on będzie oparty w 90% na tym, co było w koncepcji, ale jakby niewykluczone jest, że coś przez te dwa lata nowego wymyślono na świecie, co byśmy mogli użyć przy okazji tego projektu. To ja przypomnę panu i sobie też i państwu przypomnę, jakie były dwa lata temu założenia. Nowe oświetlenia, ławeczki, fontany, obiekty wielofunkcyjne, sportowe, ścianka tenisowa, nowy amfiteatr i uwaga, rzeka płynąca środkiem do ptaka, czyli według Niemena czas jak rzeka. Tak można sobie tutaj sparafrazować. I właśnie to nas jakby najbardziej zdziwiło, bo mieszkańcy tej rzeki nie chcieli. Nie chcieli? Nie, uważali, że ono zawęzi jej środek, że będzie trudniej spacerować, trudniej będzie... No dziecko mogłoby tam wpaść, nie chcąc, to nie byłoby takie głębokie, tak? Ale sama rzeka jest interesującym pomysłem, bo nam zależało na tym, żeby powiedzmy woda trochę ochłodziła otoczenie. No wiem, jaki jest to teraz fontanny klim. Za mało chyba, tak? No bo tam fontanny mieliście państwo tak, robić. Fontanny są przewidziane w tym miejscu. Fontanny, czy place wodne, czy jakieś aranżacje wody i światła są przewidziane w tym miejscu, gdzie kiedyś była fontanna. Natomiast no, też zależało nam na tym, żeby ewentualnie tą płytę betonową, asfaltową, zobaczymy jaka będzie nawierzchnia po tym projekcie, trochę jakby schłodzić jakąś taką mgiełką wodną właśnie z tego cieku wodnego rzeki. No tutaj jakby mieszkańcy zdecydowanie powiedzieli, że wolą jednak, żeby były ławki, tak jak położone w ten sposób jak teraz, a żeby nie zawężać tej części środkowej. Dobrze, co ta trzecia koncepcja zakłada? Co tam jeszcze się pojawi? Na pewno zaczniemy od tego, że w pobliżu Centrum Handlowego Promenada chcemy stworzyć taki jakby plac wypoczynku, plac początkowy, czyli jakieś miejsce, gdzie będzie można wsiąść w cieniu roślin,
Czyli roślin nie wycinacie, drzew nie wycinacie? Nie, raczej idziemy w tą stronę, żeby tam dołożyć kolorów. No bo to, co jest na Placu Biegańskiego, no to po prostu jedna wielka płyta gorąco latem. Nie, tu założenie tak... dla koncepcji było takie, żeby nie naruszać zieleni, ewentualnie ją wzbogacić, tak? Czyli powiedzmy dodać jakiś kolor, czy rośliny pnące, które będą chłodzić w tego właśnie gorące lata. Więc jakby jak zamykam oczy i widzę zieleń, to widzę taką jak teraz, plus pewnie kilka kolorów, czyli jakieś krzewy wieloletnie, rośliny jednoroczne, tak żeby było tam czerwono, żółto, nie wiem, zielono, niebiesko, natomiast no, nie zakładamy ingerencji w zieleń. Chcę zapytać pana, czy za tamte koncepcje miasto już coś płaciło, czy to po prostu firma w ramach tego, że może oni to będą projektować już ostatecznie, były takie przedstawione projekty? Nie, no oczywiście jakby myślę, że czasy wolontariatu minęły, oczywiście on się zdarza, natomiast no nie w takim zakresie, bo to było kilka miesięcy wytężonej pracy, więc tamte prace były realizowane w efekcie budżetu obywatelskiego, bo to było zadanie, które wygrało w budżecie w 2018 roku albo 2019, może tak nie pamiętam. I jakby warto wspomnieć, że architekci, którzy tworzyli koncepcję, którzy podpisali z nami umowę, projektowali Park Lisiniec, więc myślę, że mieszkańcy mogą liczyć na wysoki standard tego, co powstanie w przyszłości. Dobrze. Panu się podobają te zmiany koncepcji, to co mieszkańcy chcą, jak pan na to patrzy? Bo pan też troszeczkę tą zielenią się zajmuje, patrzy pan takim innym okiem na to miasto. Jeżeli chodzi o jakby zieleń, to dużych takich wskazówek mieszkańców nie było. Oni tylko prosili, żeby jak najwięcej zachować, więc jest to zbieżne z naszymi planami. My im tłumaczyliśmy. Czyli wy zachowujecie i dosadzacie jeszcze. Chcemy dołożyć coś kolorowego, tak, żeby jakby były takie miejsca, gdzie jak przyjdziemy raz w miesiącu, czy raz na kilka tygodni, były inne kolory, inne rośliny. Tak też to wygląda w innych miastach, że powiedzmy rośliny przekwitają i wchodzą inne gatunki tej samej rośliny. Zaskoczyło mnie to właśnie, że mieszkańcy nie chcieli tej rzeki pośrodku, natomiast wszyscy, albo może nie wszyscy, bardzo dużo osób wnioskowało o monitoring, więc też musimy się do tego przygotować. Pewnie mieszkańcy tam się chcą czuć bezpiecznie. No, wnioskowali to, jak zresztą my chcemy, żeby zmienić tą architekturę, czyli żeby były może bardziej nowoczesne ławki, czy wygodniejsze, inne kosze, inne oświetlenie, bo znowu... Kształt zmieni się tej promenady, czy nadal będzie taki ciąg? Czy podzielicie tu rowerowy, rolkarze, tutaj piesi? W tej pierwszej części, czyli między Kiedrzyńską a Brzeźnicką, no, tam jest ciężko coś wydzielić, tak żeby rowery puścić inaczej. Zresztą w pierwotnym projekcie droga rowerowa w pierwotnym, czyli tym sprzed 50 lat, droga rowerowa miała biec po stronie południowej wzdłuż granicy właśnie ogrodów działkowych aż do amfiteatru. Natomiast no, z racji tego, że powstała zabudowa między innymi na Brzeźnickiej, no nie jest to teraz możliwe. Więc w koncepcji było realizowane, że droga rowerowa się rozdzieli od powiedzmy ciągu pieszego dopiero za, no właśnie za Gajcego 4 powiedzmy, za tym blokiem. To tam daleko, to już połowa praktycznie. Połowa, tak. No wcześniej jest zabudowa, więc no nie jest to realne, znowu... No ale jak idziemy, z tyłu mamy promenadę, tak, centrum promenady i po lewej stronie wiem, że jest taki deptak za tymi krzakami. Tak, i tam to właśnie... jest, aż się prosi zrobić taki ciąg rowerowy, żeby daleko oddzielić od pieszych. On jest tam, tylko... Z racji tego, że on jest w cieniu, to się cieszy też bardzo dużym popularnością wśród osób spacerujących. I to pokazuje, że musimy dołożyć rośliny, które tą część główną pieszą osłonią przed słońcem, tak żeby jakby zachęcić spacerujących do poruszania się po części pieszej, a rowerzystów bezpiecznie przesunąć właśnie na część rowerową. A za Gajcego 4 będziemy chcieć zrobić jakby taką odnogę, gdzie droga rowerowa pójdzie właśnie tak, jak kiedyś zaprojektowano. No, żeby rowerzyści byli daleko od pieszych i na odwrót. Chcę pana zapytać o ten amfiteatr. Tam jest przecież amfiteatr na końcu. I tam co, chcecie to wyburzyć? Chcecie coś nowego? Bo bardzo fajny jest ten amfiteatr, głęboki taki. Amfiteatr... Nawet jak ta muzyka gdzieś tam jest głośniejsza, to ona raczej specjalnie nie wychodzi, bo ona jest w dużym dołku. Jakby szukując te konsultacje i koncepcje, pytaliśmy się Wydziału Kultury, Promocji Sportu i innych jednostek, które jakiekolwiek robiły tam imprezy, co one sądzą o amfiteatrze. I rzeczywiście to jest fajne miejsce. Tylko nie jest ani mało, ani duże. W sensie jest za duże na małe imprezy, bo jakby wtedy, gdzie jest kilkuset, czy nie wiem, setka powiedzmy widzów, to oni giną na trybunach, a znowu, kiedy robimy imprezę dużą, tak jak było kiedyś Hip Hop Elements bodajże, tak,
To był za mały. W związku z czym no, na razie amfiteatru nie będziemy ruszać, bo stwierdziliśmy, że skoro nie mamy pomysłu, co z nim zrobić, no to szkoda inwestować, bo być może w toku prac albo w przyszłości. Tam może trzeba jakieś ławeczki dokręcić, bo tam bez ławeczek jest, bez siedzisk, tylko takie raczej dla młodzieży. Tam siedzenie. Też wydziały nas zgłaszały, że brakuje dachu nad sceną, kiedy ustawiają sprzęty grające, no to mają problem, co się stanie, jak przyjdzie burza. Więc mówię, no na razie koncentrujemy się na tym, żeby powstał cały projekt. Amfiteatr będziemy pewnie w drugim etapie dopiero rozważać, co z nim zrobić. Być może ruszą te pieniądze, o których mówiliśmy na samym wstępie i będziemy mogli sobie na więcej pozwolić. Pan jako rowerzysta numer jeden w Częstochowie tam przewiduje jakieś właśnie takie zjazdy, niezjazdy, muldy jakieś dla rowerzystów, czy nie będzie szaleństwo? Nie czuję się rowerzystą numer jeden, są lepsi ode mnie, czy dużo lepsi ode mnie. No wiem, Szorkowski, Szosda jeszcze wcześniej, tak, no, teraz Gronkiewicz, możemy powiedzieć, w Częstochowie. Natomiast tam jest Deer Park teraz, który jest w stanie takim, że też wymaga renowacji. I będzie renowacja? W tym drugim etapie tak. Będziemy o tym myśleć. Zresztą to jest takie miejsce, gdzie są muldy zrobione z ziemi i to się też tym charakteryzuje, że że większość osób, które tam korzysta, te muldy przebudowuje w własnym zakresie, tak? Bo raz są być wyższe, raz niższe. Więc jak dojdziemy do tego etapu, no to jest też taka grupa częstochowskich rowerzystów, którzy tam dosyć często jeżdżą, więc poprosimy ich o sugestie, tak? Żeby no zrobić coś, czego będą zadowoleni. Jakby urzędnik za biurka nie wszystko wie najlepiej, zna przepisy prawa, natomiast musi się konsultować z tymi ludźmi, którzy będą z tego korzystać. Boisko zostawiacie? Tam tak. Można w koszykówkę pograć, można place zabaw dodatkowe jakieś będą? Bo tam jest blisko boiska, tak? Jakiś tak, plac zabaw, jest pamiętam. Kilka, myślimy o doposażeniu placów zabaw, no bo jest i w Parku Tysiąclecia, i koło Kościoła Wojciecha, mówiąc potem też jest właśnie w pobliżu, powiedzmy, Gajcego i dawnej panoramy są placy zabaw, więc raczej będziemy skłaniać się ku temu, żeby ewentualnie je lekko zmodernizować i dołożyć kilka urządzeń. Natomiast no, tam już myślę, że jest 4 czy 5, jak lekko liczę. A też chcielibyśmy zrobić taką strefę jakby ciszy i spokoju, gdzie właśnie będą, powiedzmy, gdzieś przytężnice, będzie można sobie usiąść i coś dla seniorów i popatrzeć na przykład na zmieniające się kolory roślinności. Bardzo się cieszę, że pan o mnie myśli. Dobrze, proszę powiedzieć, jak poważne są to plany? Czy to są plany i teraz będziemy szukać okazji i napisać jakiś projekt po to, żeby z Unii Europejskiej pozyskać pieniądze? To wszystko zależy też od tego, co nam wyjdzie z projektu, bo będziemy widzieć mniej więcej szacunki, jak one się prezentują. Wiadomo, czyli co, znowu możemy za plan po raz drugi zapłacić i tego nie zrobić, znaczy, bo nie pozyskamy planów już nie mamy, mamy na razie koncepcję. Koncepcję, tak, zgadza się. Plan robimy po raz pierwszy i on będzie zakładał pewne etapy powstawania, bo też... Pół miliona starczy na taki plan, pana zdaniem? Nie, plan jest dużo tańszy. Dużo tańszy. Plan jest dużo tańszy. Gdzieś tak 300-400 tysięcy. No nie, to jest około 50 tysięcy plan. Mm. Także spokojnie, to są zupełnie inne kwoty. No to mnie pan uspokoił. Natomiast jakby ta część, którą chcemy jak najszybciej zrobić, no to projektanci mówili, że powinniśmy się naszykować na 5-6 milionów. Kwestia tego na przykład, ile chcemy dołożyć zabawek czy urządzeń do płotu zabaw, bo są to najdroższe rzeczy. Dużo będzie zależało od tego, jaką wybierzemy nawierzchnię. Też musimy, projektując, patrzeć, żeby to nie były, nie wiem, płyty granitowe. Które... No dobrze, ale panie przewodniczący, to będą takie trochę kosmetyczne zmiany, że coś dostawicie, coś położycie, coś wymienicie, ławeczki, położycie nowy, nie wiem, asfalt czy kostka tam będzie i niewiele to się zmieni. Nie, czy zmieni się jednak kształt tej promenady, znaczy kształtu... żeby on nie pachniał tym latami 70. Znaczy kształtu czy przebiegu promenady się zmienić nie da, no bo nie ma miejsca w terenie, prawda? Mamy promenadę, która z jednej strony ma ten ciąg rowerowy, o którym pan wspomniał, z drugiej powiedzmy ciąg wspólny, głównie zresztą... Ale tam za mostem można by było zrobić zakończenie, jakieś coś okrągłego, tak, coś, jakieś jest centrum. Taki pomysł, żeby było i start promenady, czyli ten plac przy centrum handlowym i zakończenie przed Laskiem Aniołowskim, więc to są takie dwie duże zmiany. Na pewno będzie dużo nowej architektury małej, będzie nowa nawierzchnia, nowe oświetlenie, to nie będą zmiany kosmetyczne, myślę, że ktokolwiek zobaczy promenadę po tym remoncie zobaczy, że się zmieni. Za 5 lat to się zmieni? Pana chcielibyśmy zdanie? Tą część pierwszą zrobić szybciej, czyli mówimy o, nie wiem, o 2-3 latach. Też kwestia, no, zobaczymy, co będzie na świecie, tak? No, jakby życie nas nauczyło, że jest ciężko planować, ale ten pierwszy etap to myślimy o 2 latach. Bardzo dziękuję panu Łukasz Kot, był gościem w sieci. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu, dziękuję państwu.